Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze kuźwa okularów nie nadziałem. Coś słabo was widzę, ale chyba was jakoś widzę. Co to? Bierzemy się za rowologaska. Z dnia dopiero wstałem niedawno. Robię szybki posiłek, czyli shaker, go pewnie widzieliście, więc wam nie będę pokazywał. I wjedziemy dzisiaj, z tego co wiem, to papier. Uszedłem sam taką informację, dlatego zaraz idziemy zobaczyć. Podpinamy naczepę, wszystko spinamy. Idzie na Warszawę tym razem. Może uda się z kimś spotkać, jakiś trening wspólny zrobić. Oczywiście jeszcze mam kontuzję, ale delikatnie, jakieś bareczki może by się udało, albo chociaż przysiady porobić. Spinamy pasami towar, bo ci papier weźmiemy, trzeba dobrze zabezpieczyć i idziemy dalej z robotą. Pasy są już przerzucone, jeszcze tylko klamry pozakładać. Najpierw to kątowniki, tak, najpierw kątowniki, później klamry pozakładamy i spinamy wszystko, idziemy. Jak widzieliście, coś tam się pracuje. Jeszcze muszę jedną klamrę przynieść, jedną klamrę przynieść i zapiąć. Na końcu dwa pasy dajemy. Tak to mnie wygląda, że na końcu są dwa pasy. No i co tutaj wam jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie, żeby kątowniki były. Kątowniki to jest podstawa. Jakbyśmy nie mieli kątowników, ten papier możemy uszkodzić. Dlatego kątowniki w takiej sprawie muszą być. I tak to właśnie wygląda. Łącznie mamy 9 rolek. 20, prawie 4 tony i śmigamy z tym na Warszawkę rozładować i później mamy jeszcze dwa załadunki w Łodzi, znaczy okolice Łodzi, no i tak to właśnie wygląda. Jeszcze spinam naczepę, pospinam przewody, do góry stopeczki i startujemy, ale tak jeszcze sobie kamerę chowam, no żeby czasem mi to nie upadła. I tymczasem w Warszawie! Droga jakaś poszła, ale tu troszeczkę postoimy. I załadunek pomału dobiega końca. Ostatnie szlify. I jak widzicie, będziemy zaraz jechać dalej. A ja pomału sprzątam. Już pasy sobie poukładałem. Klamrę trzeba pochować. No i gitara będzie. I cyken myken pyken, jestem rozładowany. I słuchajcie, jestem w Warszawie ogólnie. Tutaj mi wszyscy dookoła mówią, że nie mogę wyjeżdżać. Ja byłem tego z tej myśli, że jak jest zakaz od 16 do godziny 20, to ja wjechać nie mogę, ale wyjechać z ładunku będę mógł, no nie? Tak jak to było na Wrocławiu. A że dawno po Warszawie nie jeździłem, to nie mam właśnie pojęcia, jak to dokładnie jest. Teraz tak, czy ja mogę wyjechać? Bo to chłopaki mówią, że jak nie masz 16, to lepiej nie ryzykuj, bo cię złapią i ci dowalą porządny mandat. Więc teraz nie wiem, co robić, kuźwa, no. Bo tak, do 20 godziny, do 22 mam czas pracy, a przydałoby się załadować jeszcze dwie łodzie, tak? Bo mam tutaj z jednej strony łodzi i z drugiej strony łodzi załadunek i tam bym dopiero zrobił pauzę, no i rano pojechał do Legnicy z tym tematem, a w tak to ja chyba nawet łodzi nie załaduję. Jak ja sobie wystartuję o 20, to ja dopiero na 22 będę w Łodzi. No i tylko dojadę i pauza. Kuźwa mać, no i tu mam teraz czekania, jest godzina 17:15, to zobaczcie, ja mam prawie 3 godziny, niecałe 3 godziny czekania. Kuźwa mać. Jest to fajne, tak? Fajnie, bo mogę sobie trening zrobić, ale że jestem kontuzjowany, to treningu nie robię na razie. Się regeneruję, bo ostatnio coś tam próbowałem i zaczęło mi tu bardziej napierdzielać, dlatego mówię nie. Nogi robiłem wczoraj sobie, na spokojnie dowaliłem nogi wczoraj, więc dzisiaj mogę odpoczywać. Czyli teraz tylko dół zajeżdżam, góry nie robię. No to codziennie dół nie będę przerobił. A z jednej strony by można było. A film mam do przerobienia, więc w tym momencie film przerobię, jutro będę chciał opublikować, dlatego ten czas sobie zagospodaruję, tym bardziej sobie teraz gotuję jedzonko. No i w takim razie, no co, będziemy czekać chyba, tak? Jak jesteście tu z okolic Warszawy, bo często idziecie po Warszawie, to dajcie znać w komentarzu, na przyszłość będę wiedział, bo wiadomo, teraz się nie dowiem, co robić, ale na przyszłość będę wiedział, co teraz zrobić, kuźwa, czy jechać, czy stać, czy nie wiadomo co. Ale chyba nie będę ryzykował, zadzwonię do spostora, że czekam do 20, więc dzisiaj raczej łodzi nie załaduję, dwóch miejsc, niech spokojnie czekają na jutro, no nie? I tak zrobimy, no co się przekłada wizację. No ja mu za to nie poradzę, to nie ma, widać, że zakazy są, a tej C16 nie mam, a to widzę, że chłopaki mają, ten ma C16, tamten ma C16, no i spokojnie mogą sobie wjechać, wyjechać. No ale no niestety, ja będę koczował, chociaż odpocznę, zjem sobie kawusi się napijemy, zmontujemy materiał i będzie fajnie. A przed chwilą kolega do mnie przyszedł, gdzie mnie ogląda na YouTube, dlatego dzięki wielkie byczku, no i powiedział, że ten,
że można jechać. Mówi, tutaj normalnie można przejechać. Mówię, kuźwa, ci wszyscy mówią, że nie można, tu kolega mówi, że można, że tutaj nie obowiązuje. Może ryzyko jest jakieś, tak? Jak na czerwony byś przejechał, czy coś tam byś przekroczył. No ale wstępnie nie powinien cię złapać. Powinien sobie spokojnie przejechać. Ale z drugiej strony ja mam cel, słuchajcie. Jak dzisiaj se spokojnie przestoję, nie ryzykując, bo słuchajcie, mi za to później nie zapłaci, nie ryzykując, na spokojnie se poczekam, to możliwe, że w domu zrobię pauzę. Oczywiście jak dojadę, tak? Bo na 22 będę miał czas pracy, to do domu bym dojechał. No, akurat 2 godzinki stąd będę jechał do domu, to równo o 22 zaparkuję na bazie i pojadę sobie do domu. No, na pauzę 9 godzin. I dopiero na drugi dzień wystartuję, 2 miejsca załaduję i pojadę na Legnicę. I słuchajcie, chyba tak się zrobi. Kilometrów w ogóle nie nadrobię, nawet jak pojadę skrótem, to będzie mniej tych kilometrów, ze 5 chyba, czy tam 4 wychodzą mniej kilometry. Jak pojadę tymi bocznymi drogami, to czyli szefowa będzie nawet zadowolona, bo do mniejsze kilometry, a ja spędzę pauzę w domu. No oczywiście, będzie pełna kulturka i chyba tak zrobimy. Dlatego się nie spinam, spokojnie czekam do godziny 20. No i tak, nie będziemy ryzykować, nie będziemy ryzykować, mamy cel. Dobra, startujemy, startujemy, 20 godzina równa wybiła. Więc żeby nie było, pełna kulturka, no i pauza będzie w domu, dokładnie, pauza będzie w domu, moi drodzy, bo akurat na 22 sobie przeciążę do 1 HT, tak jak się kończy czas pracy, no, czyli nawet bym nie dojechał na załadunek, z tego co tu widzę, bo zabrakło mi za 20 minut, no cóż, takie zakazy to ja szanuję. Teraz właśnie jeszcze nie wiem, czy ja mógłbym jechać, czy ja mógłbym nie jechać przez tą co Warszawę, właściwie wyjechać z tej Warszawy. No ale dobra, nie będziemy ryzykować. Tu większość kolegów powiedziało, że nie, lepiej stój. Jak wcześniej wam mówiłem, bo się jeszcze pytałem, tylko tam jeden kolega mówił, że normalnie można jechać. No, tylko nie wiem, czy chciał mi niespodziankę zrobić, tym normalnie można jechać. Ojej, ale teraz są jajca. Wiecie, co się stało? Gościowi towar z naczepy się cały wydupczył. Ja pitole i nie przejadę. Kurczę, Beluś. Bym wam to pokazał, ale jestem na firmie i nie będę pokazywał. Drzwi mu się otworzyły i mu się papier wydupczył. Chyba mocno pociągnął, wiecie? No i na środku drogi, no nie? Chciałem wyjechać o 20, ale widzicie, jednak nie wyjadę. Muszę poczekać, a inaczej, ja mu pójdę pomóc. No a nie tam czekać, kuźwa, dobra. Idę chłopowi pomagać. Firma Raben jest moim sponsorem i za to bardzo dziękuję. No to sobie pojechałem do domu, słuchajcie, ile raptem? 7 km przed moją miejscowością droga zablokowana. Tam jakiś chyba wypadek jest, wiecie? Coś tam się stanęło. No cóż, stoimy, na razie czekamy. Już minęło 15 minut i dalej stoimy, rozumiecie to? Miałem wszystko na styki wyznaczone, 22 będę na bazie. I tak bym był na zach 5:22, no ale... Kto by się spodziewał, dokładnie to chyba 5 km od mojej miejscowości, tam 5-6, że będzie zablokowana droga. No nikt by się tego nie spodziewał. No kuźwa, mać. No i trochę postoimy. To widzę, że niektórzy subek cofają, ale ja nie mam gdzie cofnąć, bo jestem dużym. Nie ma gdzie się za bardzo wcisnąć, więc grzecznie muszę czekać, aż wszystko się odblokuje. Może za jakąś godzinkę się odblokuje. No takie są jajce, za to nie poradzimy. A ostatnio miałem właśnie taki przypadek, że jechałem sobie autostradą A4 i słuchajcie, jechałem za DPD. Za TPD, on tak jechał sobie 83 na godzinę, 85, więc na A4 mówię zakaz wyprzedzania, nie będę wyprzedzał, jadę sobie grzecznie za nim. I taki gościu mi wyprzedza i od razu zjebka w moim kierunku. Raben, co przyspieszasz? Ja cię wyprzedzam, a ty przyspieszasz. Kuźwa, ja cały czas jadę za DPD. Odległość tutaj na aktywnym tempomacie, bo to mam w tym manie, że pokazuje mi mniej więcej tam 45-50 metrów. A on, kuźwa, do mnie ma problem, no nie, że ja mu przyspieszyłem. Mówię, chłopie, ja cały czas jadę za DPD. On, tak, to jedzie 60 na godzinę, 65 maksymalnie, a jak zacząłem się wyprzedzać, to teraz dałeś 90 na godzinę. Ja mówię, po pierwsze, panie kolego, to mi te 90 na godzinę auto nie idzie, bo mam kaganiec ustawiony mniej troszeczkę, a po drugie mówię, kuźwa, ja, że mnie przyspieszał, bo cały czas jadę na aktywnym tempomacie i widzę, jak jadę, tak, jak się trzymam gościa, ile metrów. No i rozumiecie to, jakiś nerwosek się trafił i zjebka do mnie, ma problem, kuźwa, no. A wiadomo, DPD tyle jechał, a przed nim kogo nie było, no nie? I słuchajcie, co jest najlepsze. Na zakazie mnie wyprzedził, on chyba tam, nie wiem, może jechał raptem 88, 89, ja jechałem tam 83, 85. Oczywiście jak wyprzedzał mnie, to jeszcze delikatnie mu puściłem gaz, żeby wiadomo, żeby, a czy ten odłączyłem ten pomad, żeby se szybciej się schował, to po pierwsze zjebkę dostałem, a po drugie zrobił taką awanturę na radiu,
i przez całą drogę można powiedzieć, jechałem cały czas za nim jechałem. Dopiero w korku na S8 go wyprzedziłem, a jak się spojrzałem tak na niego, to tak zrobił. Jakby w ogóle nie chciał na mnie spojrzeć, no nie? Bo chciałem mu pokazać, no nie, że no i co? No i co do niego mówię? No i co? Wyprzedzałeś mnie na zakazie, darły się na radiu, że ja to, że ja tamto. A co do czego? Jesteśmy razem w korku i ja ci mijam, bo ty lewym pasem, a ja prawym zeszedłem i cię mijam właśnie w tym momencie. No nie chciałem pokazać, po co się chłopie śpieszysz? Po co się denerwujesz? Po co ci te nerwy? Jak i tak czy siak dojeżdżamy do celu, można powiedzieć, w tym samym czasie, tak? Bo tak było, no nie można powiedzieć, że w tym samym czasie jechaliśmy obok siebie cały czas. Znaczy ja za nim jechałem później, no. I widzicie jak to jest, a później za mną jechał, no bo tak to było na końcu. Że on później znowu za mną jechał. No i ja mówię, niektórzy kierowcy się denerwują, bo ktoś jedzie 1 na godzinę, 2 na godzinę, wolniej. I wiadomo, jak się zrobi dużo kilometrów, to tam jakąś tam robotę robi. Ale słuchaj, wyprzedzajmy tam, gdzie nie ma tego zakazu, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu, a nie jest zakaz na ciężarówek ewidentny. Auta jadą, to jeszcze ja tam nie ryzykuję, jadę sobie za nim, a on jeszcze będzie miał nerwy, że ja tak jadę. No to ja zrobię, jak DPD tak jedzie, tak? Jakby DPD jechał szybciej, no to bym też jechał szybciej, ale że nie będę. No ale no co zrobimy, no nerwusków jest na tych drogach, nie brakuje, na radio to o Jezus, agresory jak trza. Dlatego dobrze, to radio mi na razie nie działa, że jest wiecznie wyłączone, albo nie słyszę. No bo chociaż spokojnie jadę, bo wiadomo, zawsze ma jakiś ktoś problem, nie? I tak to jest. A ja tam jestem taki, że jak droga się okłada, tak jadę. Nie wyprzedzam, nie wymuszam. Czasem wiadomo, tam nie się wyprzedza, ktoś bardzo przymula. Ale jak ktoś jedzie na odcięciu, to ja za nim sobie jechał na odcięciu. Jak ktoś jedzie 8,5, to jadę sobie 8,5. Jak ktoś jedzie 8 dych, no to 8 dych za nim jadę. A tak zweryfikowałem, że przeważna prędkość to jest tak 8,3, 8,5. No ja tak sobie jadę. No jak potrzeba, no to wiadomo, się wyprzedzi, jak się człowiek bardziej śpieszy i tyle. Ale tam, gdzie nie ma tego natężenia ruchu. A ostatnio jechałem osobówką nagrywać film do Wielunia. Tak samo, gościu, wiadomo, osobóweczko tam troszeczkę gnałem, nie powiem, że nie, bo czas miałem napięty. Zapitalam, a gościu ciężarówką normalnie wyjechał mi bezczelnie. Od razu lewy kierunek i trz. To myślałem, że się z niego wkleję, bo się zahamowałem. No nie mówię, ja pierdziel, jaki wariat mi się trafił. I słuchajcie, całą drogę praktycznie pod sam Wieluń, jak jechałem tą właśnie A1, później S8, co chwilę ciężarówka wyjeżdżała, kurwa, co chwilę, mówię, tak jak siedzi osobówko, no to się robi trochę denerwujące, no nie, jak ktoś co chwilę ci wyjeżdża, tu jedziesz pakę 6, pakę 8, nagle hamujesz do 90 i znowu pakę 6, pakę 8, hamujesz do 90, no nie, i tak cały czas, tylko się rozpędzasz, hamujesz, więc średnia prędkość 130 chyba, 120 i więcej nie trzeba jechać, bo to nie ma sensu, no nie, no to co, postoimy trochę, no cóż, będzie trzeba zrobić wydruk i opisać, i za to nie poradzimy. Widzę, że tu raczej się tu nic nie stanie. Nie, tam nie będę szedł, tam nie będę diagnozował, ale wydaje mi się, że gościu wdupił się w barierki i tam chyba go wyciągają, wiecie? No cóż, nic za to nie poradzimy. Życie, moi drodzy, życie! Albo może coś innego się stało, ale wydaje mi się, że ktoś to może wypadek spowodował, bo tam jest jakieś dźwigi, niedźwigi są, straż pożarna. No cóż, stoimy już ile? Trochę stoimy, bo się trochę gadamy. O, już 5 minut gadamy nawet. Ja to bym mógł gadać, bo ja rajez, ale wyłączam kamerę zaraz, bo kuźwa bym to was zagadał. A to wiadomo, kto będzie później tego słuchał, no nie? Gadania mojego. No dobra, moi drodzy, co? Ja tylko czekam grzecznie, aż do tego dumcie się dojedzie. Tak, taki materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie, no nie? Ja tu już nie będę was zagadywał. Tylko co, czekam grzecznie, może za godzinę, może za dwie odblokują. Rozumiecie to? 6 km od domu. Kuźwa mać, no cóż. Czekamy, moi drodzy, czekamy!